Witamy ze studia telewizji Echo 24 prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Naszym gościem Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, zanim porozmawiamy o poważnych tematach służby zdrowia, wpływu wojny na służbę zdrowia, chciałem zapytać o forum i o to, jak się panu na tejże imprezie podoba. Znaczy, forum to Forum Ekonomiczne w Karpaczu to doskonałe miejsce, żeby promować i pokazywać Dolny Śląsk, pokazywać z różnych perspektyw, bo to nie tylko gospodarka, nie tylko ekonomia, ale również i pokazywać walory turystyczne, więc jest to duże wydarzenie, dobre wydarzenie i bardzo się cieszę, że to właśnie Dolny Śląsk jest gospodarzem największej tego typu imprezy, największego tego typu wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. No właśnie, bo do niedawna przecież stolicą, gospodarzem forum była Krynica. Michał Rado, szef DAWG-u, z którym rozmawiałem tutaj przed chwilą, mówił, że troszeczkę przypadek zdecydował, że w Karpaczu teraz organizujemy forum, ponieważ Krynica była czerwoną strefą, kiedy miało tam być zorganizowane. To wydarzenie trzeba było szybko przenieść w inne miejsce. Padło na Karpacz, świetna baza noclegowa, duży hotel Gołębieski, w którym to wszystko można zorganizować, ale czy na stałe trudno było przenieść właśnie forum z Krynicy do Karpacza? Chyba to trzeba do tego podejść trochę inaczej. Rzeczywiście jakby przypadek i okoliczności sprawiły, że trzeba było przenieść to wydarzenie z Małopolski właśnie tutaj na Dolny Śląsk. 3 lata temu Małopolska była w strefie czerwonej, więc tak duża impreza nie mogła się tam odbyć, ale to, że gościmy Forum Ekonomiczne już od 2 lat nie jest przypadkiem. To był wynik negocjacji, wynik po prostu lepszej oferty, która była korzystniejsza dla organizatorów, a tak jak już tutaj rozmawiamy, dobra dla Dolnego Śląska i widać, że ta impreza się rozwija. W tym roku około 5000 gości, a nam jako zarządowi województwa zależy na tym, żeby pokazywać Dolny Śląsk z dobrej perspektywy. No mamy tutaj osoby, które w swoich środowiskach, w swoich obszarach gospodarki kreują idee, kreują też opinię o regionach, o krajach. No przed chwilą był panel, w którym uczestniczyły takie osoby jak chociażby prezes TikToka. No nie każdy może uważać, że jest to dobra platforma, ale jednak jest. Mali jest to jedna z największych platform na świecie. Dokładnie. Czy się dorosłym to podoba, czy nie? Fakty są takie, a nie inne. Miliardy w zasadzie użytkowników. Dokładnie. I fakty są takie, że taka osoba przyjeżdża na Dolny Śląsk, przyjeżdża do Karpacza, może poczuć tutaj atmosferę, może zobaczyć, jak rozwija się region, jak rozwija się Polska. Kto wie, być może nie wiadomo, czym to zaowocuje, kiedy on kogo spotka, komu opowie, więc no o to chodzi, żeby pokazywać Dolny Śląsk, chwalić się nim, pokazywać, że są tutaj możliwości, więc nadarzyła się okazja i ją wykorzystaliśmy. No, o to chodzi, żeby wykorzystywać okazje, które się nadarzają. Panie marszałku, 31. Forum Ekonomiczne w rozwinięciu Europa w obliczu nowych wyzwań. Przed jakimi nowymi wyzwaniami staje Dolnośląska Służba Zdrowia? Bo mamy rzeczywistość postpandemiczną i mamy wojnę na Ukrainie. Forum Ekonomiczne zwykle jest tak skonstruowane, że ono stara się być na bieżąco i być aktualne. No, zwykle właśnie kwestie związane z przyszłości, wyzwań są tutaj omawiane. No, wydaje się, że największym wyzwaniem obecnie dla Polski, dla Dolnego Śląska, ale również dla Europy i świata jest to, co dzieje się po wschodniej stronie granicy, bo tak naprawdę tam rozstrzygają się losy na pewno naszej części Europy, ale myślę, że całej Europy w ogóle. No i oczywiście ta wojna i te perturbacje, jeśli chodzi o ekonomię i gospodarkę, one dotykają wszystkie obszary gospodarcze, dotykają każdego mieszkańca Europy, nas tutaj zwłaszcza, bo to jest też tak, że im bliżej wojny, tym ten wpływ jest większy. I oczywiście dotykać będzie również takiego obszaru jak ochrona zdrowia. No i też trzeba powiedzieć sobie wprost, że jesteśmy dopiero co za olbrzymim wyzwaniem, które było, czyli pandemia. W sposób mocny doświadczyło to system ochrony zdrowia, w sposób niewyobrażalny dotknęło i pacjentów,
i kadrę medyczną. No i teraz kolejny wielki kryzys, z którym ochrona zdrowia musi się mierzyć. Panie Marszałku, mamy miliony obywateli Ukrainy w Polsce, uciekli przed wojną do bezpiecznego kraju, jakim jest nasza ojczyzna. Ci ludzie też się leczą. Czy korzystają, prawda, ze służby zdrowia? Czy napływ tak dużej masy ludzkiej, co by nie mówić, nie spowodował, że służba zdrowia stała się mniej wydajna? Więc gdy wybuchła wojna, krótko po wybuchu tej wojny zaczęliśmy śledzić skrupulatnie każdego dnia. Zbieramy raporty ze szpitali i z przyjęć, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo praktycznie już od samego początku wojny pojawiły się takie właśnie głosy, że tak, to teraz polski system ochrony zdrowia będzie leczył uchodźców z Ukrainy, a nie będzie się koncentrował na obywatelach i mieszkańcach Dolnego Śląska. No takie gadanie troli trochę, tak, prawda? I od samego początku chcieliśmy przekazywać ich i przekazujemy konkretne informacje, które wynikają ze sprawozdań ze szpitali. I było oczywiście tak, że gdy trafiały na dworzec główny we Wrocławiu pociągi, w których gro pasażerów to były dzieci, i gdy był okres marca, gdy było zimno ci mali mieszkańcy podróżowali czasami kilka dni, no to było tak, że oddziały pediatryczne były mocno obciążone, zwłaszcza we Wrocławiu, bo oni wymagali po prostu hospitalizacji. Na szczęście były to hospitalizacje krótko, więc mówić, że nie było tego wpływu, no to musimy być ściśli. Ten wpływ oczywiście był, ale nie taki, jak przedstawiają to tutaj ruskie trole, że wprost system ochrony zdrowia leczy już tylko. Tak. Czyli na przykład do dużego szpitala zwykle tych hospitalizacji każdego dnia jest raptem kilka, więc to nie jest tak, że system ochrony zdrowia się może pod tym naporem zawalić. Ale oczywiście są to dodatkowi pacjenci, ale to też są dodatkowe osoby, które tutaj pracują, które oczywiście tutaj zostawiają podatki. No, mieliśmy przecież i mamy w dalszym ciągu taką sytuację, że to dolnośląscy pracodawcy, przedsiębiorcy mówili, że nie ma rąk do pracy, zwłaszcza w dużych miastach na Dolnym Śląsku. Oczywiście ta sytuacja, jeśli chodzi ogłoszenia na sklepach. Tak, więc po pierwsze, w odruchu serca oczywiście otworzyliśmy granice Dolnego Śląska, granice naszego kraju, dając tym osobom możliwość korzystania ze wszystkiego, co jest. I to też dobro wraca. No, mamy dziesiątki już lekarzy, pielęgniarek, którzy podejmują pracę tutaj w systemie ochrony zdrowia. O tym też warto mówić i warto o tym wspominać. A czy ułatwiono im dostęp do właśnie możliwości świadczenia pracy? No bo dawniej były z tym problemy. Tak, zostały uproszczone formalności. Oczywiście one muszą być to nie jest tak, że zawsze i od razu, no bo to jednak jest wiedza bardzo ważna. No po prostu te osoby leczą później mieszkańców województwa, ale zostały wprowadzone ułatwienia dla osób, które chcą tutaj podejmować pracę. Oczywiście jest utrudnieniem język, dlatego też jako województwo od samego początku prowadzimy kursy językowe szczególnie dla osób, które chcą podjąć pracę w systemie ochrony zdrowia, dla innych osób również. I będziemy to kontynuować. Mamy punkt, który umożliwia i ułatwia te kwestie właśnie formalne z zatrudnianiem, ale to zawsze też w szpitalu jest weryfikacja umiejętności zarówno polskich lekarzy, jak i również tych, którzy przyjeżdżają do nas z Ukrainy. Fachowiec zawsze się obroni. Cieszmy się też, że tacy fachowcy trafiają z Ukrainy i podejmują pracę w Polsce, bo wiadomo, lekarzy jest po prostu za mało wciąż, prawda? Natomiast, panie marszałku, krążą legendy o rannych Ukraińcach, żołnierzach ukraińskich, którzy z frontu trafiają wprost do polskich dolnośląskich szpitali. Ile w tym prawdy? Ja mogę mówić o sytuacji, która się dzieje na Dolnym Śląsku, więc mieliśmy w wakacje jeden transport
żołnierzy, którym trzeba było udzielić tutaj wsparcia, między innymi również poprzez w dużej mierze urazy ortopedyczne, takie jakie to na wojnie są właściwe. I to na razie był taki jeden zorganizowany transport. Czyli żołnierzy. To nie jest tak, że co chwilę trafiają do nas ranni, zdarzenie po prostu, jak rozumiem, epizodyczne. Na Dolny Śląsk wielu rannych nie trafiło. Nie wiem, jak jest w innych częściach Polski. No my jesteśmy jednak... To panie marszałku, na sam koniec przenieśmy się w ogóle z Polski na Florydę. Był pan niedawno w Miami na targach medycznych i tam, z tego co zdążyłem się zorientować, próbował pan nawiązać kontakty biznesowe z przedsiębiorstwem, które... No właśnie, chcę zaoferować szpitalom dolnośląskim urządzenie, które degraduje śmieci medyczne. Dobrze powiedziałem? Wiele, no, byliśmy na targach na Florydzie. To są jedne z większych tego typu wydarzeń na świecie. No i tam, no, pojechaliśmy tam po to, po pierwsze, z misją gospodarczą dolnośląskich przedsiębiorstw, ale też zobaczyć, jakie są nowinki, jak sobie inni radzą z wyzwaniami, przed którymi również my stoimy. To nie tylko w Polsce, ale również i na świecie, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie Zachodniej szuka się rozwiązań, jeśli chodzi o problem odpadów medycznych. No i były tam rozwiązania, które obecnie weryfikujemy ich opłacalność wprowadzenia u nas tutaj na Dolnym Śląsku. Ale na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby to mówić kategorycznie, w którą stronę pójdziemy. Ale no, na pewno jest kilka interesujących rozwiązań, które być może warto będzie wprowadzić tutaj na Dolnym Śląsku. No zwłaszcza mówimy o wyzwaniach, które nas dotykają w związku z wojną. Jednym z nich to są szukanie oszczędności i radzenie sobie z kosztami. Patrzymy, czy te rozwiązania, które tam są stosowane, przyniosą nam po pierwsze bezpieczeństwo w tak newralgicznym obszarze, ale z drugiej strony konkretne oszczędności dla dolnośląskich szpitali. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy Panu Marszałkowi. Był naszym gościem Marcin Krzyżanowski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Dzięki raz jeszcze, do widzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.